No. Przez to nie widać, jak daleko brakuje. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku EDEK vs. Wizowi. Dzisiaj jest z nami Clixi. Dzień dobry. No i idziemy do pierwszego meczu bez przedłużania. O kurde, bo jest jeszcze na hasło. Jeszcze ciekawe, czy jakbyśmy... Jaka jest szansa, że ktoś by zbił, jakbym dał hasło EDEK, nazwa EDEK, tak jak na streamach. Wątpię. Wątpię, ale może ktoś by się walnął. Na przykład chciał, bo ostatnio na przykład, tak ci jeszcze powiem ciekawostkę, że ze znajomym tak było, bo on grał jakieś prywatne mecze i na przykład ktoś mu dołączył w trakcie spotkania, bo miał zostawione po turnieju. I tak randomowo sobie siedzimy w lobby, gramy 1v1 i nagle jakiś się random dołączył. Ale dobra, to tutaj już przejdźmy do tematu odcinka, czyli jakie masz rangi, jak długo grasz? No... A. Rangi mam takie średnie. Na trójkach mam tam jakieś goldy i na jedynkach też, a na dwójkach mam platynę 3 bodajże. Platyna trójka, czyli zgaduję, że dwójki to twój ulubiony tryb, czy jednak nie? Tak. No, to standard, każdy praktycznie tak odpowiada. Ale próbuję się przerzucić na trójki w sumie. Na trójki? A masz ekipkę do trójek, czy tak raczej ciężka? Tak średnio. W sensie trójki są mega chaotyczne, jak się nie ma ekipki, to ci mogę już od razu powiedzieć. No ale jak chcesz, w sensie trójki są fajne, no. Jedynie tam, wiadomo, mniej piłki jeszcze, jak się gra z randomami, to można się pownerwiać, ale no, spoko. W ogóle, bo mówiłeś mi, że od drugiego sezonu zacząłeś grać w Rocketa, no to pewnie grasz jeszcze w jakieś inne gry, to w co tam jeszcze sobie pykasz poza Rocketem? No, Minecraft też, no tam trochę Valoranta, no i tak jakoś bywa. No, czyli klasyczek, ale w sumie takie inne gry niż Rocket, to jak w sumie, znajomy polecił Rocketa, czy jak to się stało? Samemu znalazłem ciebie. O, kurde, a to ciekawe, bo pisywałeś Rocket League, czy tak z dupy ci wyskoczyło? Na głównej. Ale to ciekawe, że w sumie jako, jak nie oglądałeś Rocketa, ani nie wpisywałeś, że ci film z Rocketa wyskoczył, to w sumie dziwne. Ja losowe rzeczy oglądam, naprawdę. Aha, a w sumie ja też turbo losowe. Nawet nie będę wnikał jak ja. Pamiętasz może, co to jest za film, bo tutaj pewnie widzowie się zawsze ciekawią. Jaki film jako pierwszy? Jakiś tam tutorial, chyba Half Flipa, albo coś takiego. O kurde, to taki turbo stary jeszcze. Nie no, spoko. To zgaduję, że Rocket się spodobał. No. No, jak jest free to play, to generalnie mega fajnie. Można sobie zawsze na luziku szybko pobrać, z ekipą popykać. Dobra, pytanie o obiad to dopiero w drugim meczu zadamy, żebyś tutaj... Żeby widzowie byli jeszcze zaciekawieni. A co się można tutaj jeszcze... Kurde, dawno nie nagrywamy tak wersji z widzowie, nie pamiętam jakie pytania zawsze zadaję. To może o hobby cię zapytam, w sensie teraz wiadomo, że trochę się przez ostatnie 2 lata pozmieniało, ale nie wiem, może w piłkę grasz czy coś? No niekiedy się wychodzi. Niekiedy się wychodzi. A jak w ogóle no. Przez ostatnie 2 lata się pozmieniało? Dalej chodzicie... No, bo ja na przykład odkąd się zaczęła pandemia, to ani razu nie byłem pograć, więc w ogóle lipa. Zdradzisz, jaki meczyk będzie po tym, czy wolisz to jako niespodziankę? Zostawię. Kurde, jest... Clixi mi zapowiedział, że to będzie... To znaczy nie zapowiedział, ale jak powiedziałem o kwadratowej piłce, to się zaczął śmiać ze mnie. No się obawiam. Ale coś ponoć przygotowanego. Ale no, o dalej się obawiam. Jak ty to mówiłeś, spokojnie. Spokojnie, no kurde, jak spokojnie. Kwadratową piłkę wyczuwam. A ulubione twoje auto to Fenek, czy tak po prostu Octane sobie wziąłeś? Albo Fenek. A, czyli taki standardzik. A w ogóle ten, bo kurde, zawsze zapominam tego powiedzieć na początku. Jak trafić na odcinek? No więc musicie być po prostu na Discordzie. Teraz akurat jest taka sytuacja, że dużo osób dostało Discord Nitra za free, więc dużo ludzi ma rangę wspierać. No i ty też tak chyba masz, czy w inny sposób tutaj? Tak. No tak, no dokładnie. Jak macie Nitro Boosta albo suba na Twitchu, to macie taki osobny kanał nagrywki wspieracze. I teraz praktycznie, no przez to, że jest tak dużo tych osób, to na tamtym kanale trafiałem się chętniej, ale w normalnych warunkach, jak już pewnie nie będzie Discord, to jest Afriko. To jest też kanał chętny na nagrywki i tam czasami co jakiś czas piszę, czy ktoś jest chętny, no i pierwsza osoba oczywiście trafia. O kurde, ale mnie tutaj przepchnął. Dobra, honorowa. No honorowa i w ogóle z karnetu, to karnecik masz, czy ktoś ci dał po prostu? Nie, nie mam karnetu. No spoko, są, akurat te wybuchy były chyba jedne z lepszych, bo to było z tego sezonu tanecznego, nie? Muzycznego. Czekaj, bo to był chyba ten sezon, w którym jeszcze nie grałeś, ten, co masz wybuch, nie? Nie, grałem wtedy. A to był drugi w takim razie. No tak. Kurde, to myślałem, że to był pierwszy. To jaki był pierwszy, nie pamiętam. No, zwykły. Tam nic nie było takiego. Dobra, dawaj, ładuj. A to w sumie mówiłeś, że grasz w CS-a, a grasz w coś tak pod tryhard, czy bardziej też casualowo zaznajomy? No, chciałem się pytać, czy też tam tryhardowałeś, ale to jak for fun, to tak... W sumie ja tak samo w CS ostatnio sobie zacząłem pykać raz na parę dni. Ranga niestety nie chce rosnąć, nawet jak się wygrywa, bo generalnie głupio, że tam nie widać tych punktów MMR czy tam ELO.
No. Przez to nie widać, jak daleko brakuje. O, dobra, pytałeś. Pytałeś przed odcinkiem. Taktyczny misklik? Taktyczne risociki też. Nawet double. Ostatnio na streamach każą to robić dziady. Nie pozdrawiam wszystkich, co kupują challenge pod koniec streama. Kto wie, ten wie. Będzie widziała pewna grupa. Okej. O, no trochę się rozstrzelałem na koniec, ale obawiam się dalej tego drugiego spotkania. Dobra, wiecie co, bo może ludzie skipnęli do drugiego meczu, jak zapowiedziałem, to dawaj szybko, co jadłeś na obiad. A nie możemy przeczekać? Dobra, to przeczekamy, jak to, okej. To zaraz się wszystko okaże, daję ci litera. Dobra. Kurde, jaka niespodzianka, to będzie coś potężnego, że chyba mało czasu zostało, nie chciałeś powiedzieć. Kurde, ciekaw jestem, co tam wykombinowałeś. O kurde, czekajcie. Ej, bez limitu to jest nielegalne, wiesz o tym. To akurat trzeba zresetować. Sorry. Z przyzwyczajenia. Nie, luz, tylko tak patrzę, bo się kiedyś śmiałem, że daję ustawiać i zawsze ten ktoś, a można bez limitu? Jak jeden meczyk? Albo jakieś pół godziny ustawiali. Dobra, ale kurde, to już widzę, że to jest coś ciekawego. Plażówka plus boomer. O kurde, to w sumie nie grałem plażówką na boomerze. Czym to się? To będzie taka plażówka tak zakręca, czy lata normalnie w miarę? Nie wiem. A grałeś ten tryb, czy tak osę ustawiłeś? Okej. Okay. Kurde, śmieszna jest ta piłka plażowa. Takie dźwięki wydaje dziwne, plażówkowe. Ale mam wrażenie, że nie skręca? Chociaż może skręcać? Nie wiem, chyba nie skręca. A grałeś w ogóle ten tryb plażówka, jak była w grze? Bo to jest chyba jeden z gorszych trybów tak w sumie. Tak, grałem, ale po innym meczu mi się nie chciało. No, strasznie nudne to zrobili. Tam się w sumie nic nie dzieje poza tym, że jest piłka mega wolna. Szkoda, że nie dodali tej takiej siatkówki do gry, co jest w warsztacie Steam. Ona by była kozacka, chociaż w sumie z drugiej strony ciężka. Ciężka dla... No po prostu ciężko by się w nią grał, ale byłaby kozacka i tak. No a tutaj widzicie banery sezonu 4. Prawdopodobnie jak to oglądacie, to w ten sam dzień wychodzi sezon nowy. A ty w ogóle masz w planach zakupić karnet, czy tak raczej na spokojnie? Raczej nie, ale chciałbym. No widzę, że Fenek to jest zapewne ze sklepiku, jak był za kredyty, nie? Tak. Za 8. No. Gdzie ja bym dropnął z moim fartem? Gdzie by dropnął? Nie no, nie wiem w sumie ile teraz kosztuje, ale to trzeba mieć serię niesamowitego farta. Chociaż teraz jest o tyle dobrze, że to nowa skrzynka wyszła i można sobie trafić przedmioty, które przynajmniej można coś sprzedać fajnie, nawet schematy. Ten taki samochód Dingo, pewnie malowanie, ale też nie wydaje mi się, żebym miał to trafić, można tylko odkupić. Ale z drugiej strony to jest ciekawe, bo tutaj też od razu powiem, że ja sobie sprzedałem to autko po nagrywkach z myślą, że będzie szybko taniało, a ono nawet troszeczkę podrażało. Nie wiem, co się z tym dzieje, czy nikt tego nie trafia, czy każdy, kto tym zaczął grać, tym gra dalej. O kurde, tracimy bramę. Ale fajny, kurde, podoba mi się ten też wybuch, ja to też długo używałem, muzyczny. Szkoda jedynie, że te takie malowane są na późniejszym levelu, że jak już się zapomina o tych rzeczach z karnetu. Dobra, nie chciałeś powiedzieć wcześniej, to co jadłeś na obiad? Jak taką... Kotleciki z ziemniaczkami, klasycznie. Kurde, ja też dzisiaj jadłem kotleto z ziemniaczkami. No to sery klasycznie. Pierwszy raz chyba z widzą jadłem to samo w ten sam dzień. Ogólnie nie strzelam sobie samobój, tylko lubię bronić przeciwnika. A, to taki... czyli... nie no... strzelać gole. Zwalniaj piłę! Kurde, taki dziwny, ale w sensie bronić przeciwnikom bramki, czy strzelać? Kiedyś jest bardzo. Ciekawe hobby. Moi teammate'i też je uprawiają często. Że na SSL-u? Wszędzie. A właśnie, muszę wstawić nawet potem takiego klipa, ale to na drugim kanale. Pozdrowienia mi dla Diego, to będzie już totalnie najlepsze save'y, jakie będziecie widzieli, tylko przy złej bramce. No, nie da się jej przyjąć. Ale dobra, chyba zaraz i tak wleci. Przez... lubisz boomerbola. No, ta piłka mnie rozprasza, poczekaj. Okej, dobra, lubię boomerbola faktycznie. Ej, co się z nią stało? Czy ona pękła? Ale w takim... no? Ona ma animację pękania? Poczekaj. Nie wiedziałaś? Nie. Czekaj. O nie, to po prostu puff był mój ten, nieważne. Ale ja miałem ten. Przez chwilę tak mi się wydawało, bo zapomniałem, że mam ten wybuch. I patrzę, że ta piłka pękła normalnie, ale to po prostu tak się nałożyło na siebie. Proszę, strzeli samobuja! Nie taki strzał! Co ty robisz? Nie no, kurde. Wiesz, więcej czasu siedzę na replayu. Czekaj, na replayu czy freeplayu? Oba. Co sądzisz o demo? Kocham. Dobra. Bo to będę dla ciebie miły dzisiaj. Robię to, co lubisz najbardziej. Na moich rankach to ja bardziej demuję. A czekaj, w sensie z jednej strony nie słyszę klikania, ale z drugiej strony wolę zapytać. Grasz na padzie czy klawie? Klawa, ale a to nie wiem, czy się nie zmieni. O, ale powiem ci, że masz strasznie cichą klawiaturę, bo jej nie słychać. No, specjalnie taką. Albo mikrofon dobry.
No, może jedno z dwóch, bo zwykle właśnie jak gram z widzem, co jest na klawie, to tak jednak słychać dosyć głośno klikanie. Dlatego założyłem, że grasz na tym. Mamy membranową. Wiadomo, o co chodzi. Nie chcę tego mówić, ale chyba membranową? Czy tak. Tak? No. Wiem, że ty kozacka. Masz chyba mechaniczną. Ja nie wiem w sumie, jaką mam. Chyba tak. Miała być cichsza, ale jest w sumie... Ponoć nie taka głośna, ale i tak głośniejsza niż ja wcześniej z laptopa klawiatury. O, faktycznie nie trafiłem. Dobra, wracamy się na pełnej. 0 second goal, this is Rocket League? Nie, będzie, nie zdążę. Nie. Śmiesznie jakoby na tej piłce plażowej dodali wiatr do gry. Po wznowieniu. Dobra, ale to zaraz jeszcze jeden pykniemy. Jeszcze jeden pykniemy. Zwycięzca 2. Taktyczne nazwy drużyny. Czemu 2 jest na górze, a 1 na dole? Nie wiem. Kurde. Nie pytaj się. Miałem takie jakby horsa i przegrałem, dlatego musiałem tak ustawić. Miałeś horsa? No robiłem sobie horsa po prostu. Czemu musiałeś tak ustawić? No, tak zakład. Ale zakład, że ustawisz w sensie na odwrót, czy po prostu 1 i 2? No tak. Aha. Nie jestem za dobry mechanicznie, no to dlatego tak umrzeć. Dobra, spoko. A nie, a tutaj jest normalnie, tutaj niebieskie jest na górze, to tam w menu późniejszym to jakoś się zepsuło. Czy zwycięska drużyna? Kurde, nie, no chyba nie ma tak, że zwycięska drużyna zawsze wyżej, czy ja serio o tym nie wiem dalej. Jak serio zawsze zwycięska drużyna jest wyżej po meczu, to XD ze mnie, że... Nie wiedziałem tego. Ale powiem, czekaj, ciekawostka dla widzów. Jak dajecie gazu i nie boostujecie, to wam boost leci tak z tyłka. O, to jest ciekawostka. Napiszcie, czy wiedzieliście. Za taką ciekawostkę to nie wiem. A, jeszcze od razu cię zapytam, może czy chcesz kogoś dzisiaj pozdrowić? A to na końcu pozdrowię. Dobra. Chyba, że nalegasz. Nie, no może być na końcu, jak wolisz. Może być na końcu. A ty tak to... widzę, że wszystko lubisz na końcu robić. Obiadek później, tutaj niespodzianka z trybem. No cóż, no trzeba planować. Tresujesz cierpliwość widzów. No, watch time musi się zgadzać. A właśnie, a propos watch time'u. Nie wiem, co to ma wspólnego, ale grasz czasem w extra mody, czy nie? No, dość rzadko, ale gram. Wiem, że dużo nowych graczy na przykład Rambla lubi sobie pykać. Ale później... Kurde, mało popularny jest to tryb wśród graczy, co grają dłużej, ale wiem, że jak ktoś jest nowy, to zawsze sobie chętnie w to pykał. Ale to średnio, to średnio. O, faktycznie. Znowu. A w ogóle masz pada? No, ja chcę takiej historii opowiadać, bo to trochę FIFA? Nie. Już myślałem, że w FIFA rozwaliłeś pada. Nie mam na szczęście. Nie wiem, czy YouTube tego nie zdejmie, ale nie wiem, to jest bardziej prywatne, więc nie będę dobra, mówił. Dobra, to jak nie, to nie. Ale w sensie ale od razu miałem. Jak tak... Ale miałeś, dobra. To taka ciekawostka, czyli odbycie z padem jest, bo tak pytałem na zasadzie, że mówiłeś, że będziesz chciał sobie spróbować może przejść na pada. I dlatego pytam, czy masz już pada, czy specjalnie do Rocketa byś kupował. Zaciekawieni widzowie, ale to tutaj mogą zgadywać wersję w komentarzach, co tam się stało. Masz, nie. No, nie wiem, czy zgadną. Może być ciężko. Nie prowokuje w sensie. Może być ciężko, a jak ktoś zgadnie, to mu napiszesz o tym, czy nie? Tak. Dobra, to jak zgadnie ktoś, to tutaj kliksi, nie wiem, jakiś subtelny znak da pod tym komentarzem. Kurde. Dam brawo, kropka. O kurde, brawo, kropka, dobra, to jak ktoś będzie miał to takie coś pod komentarzem, to będzie wiedzieć, że zgadł. Ale zaciekawiłeś mnie. Mam nadzieję, że ktoś zgadnie. Kurde, najbardziej mnie intryguje to, że YouTube mógłby to zdjąć niby. Co ty mogłeś zrobić z padem, że YouTube to ci zdejmuje, że YouTube by to zdjął? Powiem, tego nie zrobiłem. Aha, ale było to blisko. Nie ja. Kurde, ale zaciekawiłeś. Dobra, nieważne, zmienimy temat. Czekaj, to na co szybko można zmienić? Jaki kolor lubisz? Ale głupota. Czarny, fioletowy, zielony. Chłop, jaki był gotowy na to? Pytanie o kolory. Czarny, fioletowy, zielony. Serio, ja bym max 1 powiedział. Serio, bo to są twoje 3 ulubione, czy tak na szybko powiedziałeś, żeby coś powiedzieć? No tak, wszystkie są moje ulubione. Dlaczego masz niebieskie auto? Bo jest podobny do fioletowego. W sumie jesteś w tym. Nie wiem, o co jeszcze można zapytać. No to ja dokończę moje ulubione kolory. To dawaj. Fioletowy, dlatego że często sobie włączam LEDy i to są po prostu fioletowe. Czarny, po prostu czarny. Nie jestem tą osobą. Nie. A zielony, po prostu lubię od urodzenia. A w sumie też zawsze lubiłem zielony. Taki był fajny. Teraz chyba ulubiony mój kolor to czerwony, tak jakoś. Nie wiem, po prostu jest taki... Sobie kiedyś powiedziałem, że jest moim ulubionym i zawsze mówi, że jest moim ulubionym, tak bez powodu. Mimo, że nie chodzę w czerwonych cichach na przykład, bo mi nie pasują czy coś. Ale mam pada czerwonego i tyle wystarczy. Ferrari są czerwone, o, to dobra, też mam 2 powody. No, nie będzie kolejnego wyrównania, chyba. No nie. O,
A, dobra. Nie będzie też klip. A chyba, że będzie wyrównanie zaraz. Dobra. Nie ma, ale spoko, spoko. Czemu znowu jest zwycięstwo 2? A to teraz ja odłączę do tej samej drużyny. Tylko, że nie ma za bardzo klipa na odcinek. Chyba, że tamten reset. Faktycznie na boomerze nie siadło, ale to tutaj. Ale podłapo, że nie ma intra. Coś złowiłem. Może będzie fintrze gadanie o nielegalnym, o tym, że YouTube miałby ściągnąć. Nie wiem, się zobaczy. Dobra, mówiłeś, że będziesz chciał na koniec pozdrowić. Więc ogólnie pozdrawiam cały Twitch. Edka oczywiście. Pozdrawiam jedną osobę z Discorda, będzie wiedziała, która to, i Shibę. A co tak dyskretnie, potem pewnie powiesz 13 osobom, że to ona? Nie, ona, i ja wcześniej gadałem z nią po prostu. Aha, dobra, i Shibę. To ja co, to jeszcze raz ci tutaj dzięki za wystąpienie na odcinku, no i chyba nie będę przedłużał, to elo.